Obecnie Polkomtel to bardzo duża grupa medialna. Nie tylko telefony mobilne, ale również internet mobilny, telewizja, usługi VOD, usługi dodane, również usługi finansowe, energetyczne. Tableau jest wykorzystywane przez jakby dwie grupy użytkowników. Zaawansowanych analityków, którzy pracują na aplikacji desktopowej i de facto tworzą te analizy, jak również przez użytkowników analityków mniej zaawansowanych i odbiorców raportów. Tableau przede wszystkim daje nam tą korzyść, że czas pomiędzy pytaniami, które się pojawiają odnośnie danych, a momentem, kiedy uzyskujemy na nie odpowiedzi, jest naprawdę krótki. Nie słyszeć pytania na jednym spotkaniu, odchodzić, przygotowywać dane i przynosić je jako odpowiedzi. Możemy to robić podczas jednego spotkania. No i to, że mamy dostęp naprawdę do szerokiej gamy różnych zbiorów danych w jednym środowisku. Jeśli byśmy chcieli oszacować rzeczywiste liczby, o ile skrócony został ten proces wyjaśniania liczb, raportów cyklicznych. Oczywiście precyzyjne oszacowanie jest tutaj trudne, ale spokojnie można założyć, że to jest skrócenie rzędu 10 razy szybciej. Jest problem wyjaśniany, kiedy wykorzystujemy Tableau w porównaniu z tym, jakbyśmy takiego narzędzia analitycznego nie mieli w spółce.